Poniedziałek. Tata i ja zgadzamy się w sprawie komiksu, ale na większość tematów mamy inne poglądy. W tej chwili różni nas podejście do zagadnienia snu. Latem lubię oglądać telewizję albo grać na komputerze przez całą noc, a potem spać do południa. Ale tata się wkurza, jeśli zostaje mnie w łóżku po powrocie z pracy. Ostatnio dzwoni do mnie w południe, żeby sprawdzić, czy jeszcze śpię. Dlatego trzymam telefon przy łóżku i staram się mówić do słuchawki bardzo przytomnym głosem. Tata chyba jest zazdrosny, bo musi chodzić do pracy, a my wszyscy zostajemy w domu i obijamy się przez cały dzień. Ale jeśli naprawdę tak mu to przeszkadza, powinien był zostać nauczycielem albo kierowcą pługa śnieżnego. Wtedy miałby latem wolne. Mama raczej nie poprawia mu humoru. Pięć razy dziennie dzwoni i opowiada, co się dzieje w domu.